Cześć, ja jestem CD, a przed wami kolejny odcinek Isaaca. Zagramy sobie dzisiaj Grid Mode'a Isaaciem. Postaram się przelecieć po każdej postaci, żeby zagrać nią Grid Mode'a, zaczynając właśnie od Isaaca. Mam nadzieję, że o tym nie zapomnę, więc Isaac, Grid Mode. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Oczywiście Isaaciem mamy D6, tak? Postaramy się je wykorzystać jak najlepiej. Myślę, że Snack, czyli zwykły HP Up, jest spoko rzeczą na Grid Mode'a. Nie warto przetasowania, tak mi się wydaje. A to również chyba nie jest warte przetasowania. A Growth... wow. Growth Hormones to coś, co na pewno chciałbym podnieść, więc... na pewno jeszcze przetasowywać tego nie będę. Za to butelka tabletek. Curse of the Maze. Miejmy nadzieję, że nie wrzuci nas do Curse Roomu. Coś dziwnego słyszałem. Chyba narrator mówił, że questions? A ja to słyszałem bardzo dziwnie. Okej, ruszamy na naszą pierwszą falę przeciwników. Mamy Sacrificial Dagger, więc... bez wątpienia będę starał się zabijać przeciwników właśnie w ten sposób. Jest to coś, co zadaje tak ogromne obrażenia, że ciężko się czasem powstrzymać zrobieniem tego, zważając na to, jak po prostu szybko to leci, gdy właśnie tego Sacrificial Daggera używamy właśnie w taki ofensywny sposób. Jest to naprawdę fantastyczny przedmiot, którego lubię używać, byleby się nie zapędzić w coś takiego, że używamy go, gdy nie powinniśmy tego robić. Myślę, że sytuacja, w której teraz byliśmy, można ją określić jako sytuację, w której nie powinniśmy tego Sacrificial Daggera właśnie używać. Na niektórych przeciwników jest to po prostu nie fajna rzecz, bo łatwo jest dać się po prostu trafić. Ci przeciwnicy są na pewno irytujący, ale oj. Ciężko było cokolwiek, jakkolwiek z tego uciec. No i ostatni pająk leży. Kupujemy sobie oczywiście Growth. Hormony wzrostu, po prostu po polsku mówmy. Mogę przetasować to chyba. Nic z tych rzeczy na pewno nie chcę. Blank card jest rzeczą interesującą, ale jest to spacebar item, a ja chcę zostać z moją kostką. Więc ruszamy na walki z bossami. Nie wiem w ogóle, czy damy radę naładować, nazbierać 15 monet tutaj. Damy radę, dobra. Nie straćmy życia na Larym. Żeby mieć jeszcze, no właśnie. I nie zginimy na Larym, tak? To jest już taki moment, w którym mówię nie dla Sacrificial Daggera. Mówię, widzimy się kiedy indziej, ale już za dużo dla nas. Więc Larego wykończył już w normalny sposób, bo no właśnie, za agresywnie grałem i skończyło się to tym, że mam teraz no nie za fajną sytuację, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Okej. Zanim będziemy walczyć z naszymi bossami, przetasujmy sobie nasze przedmioty. A tutaj, jeśli będzie jakiś fajny, to sobie go podniesiemy. I bez wątpienia mit. Mięso jest rzeczą świetną. Dzięki temu mamy całkiem sporą szansę, żeby przeżyć. Znowu mamy walkę z Larym Juniorem. Postarajmy się tym razem jej nie zepsuć. Możemy używać Sacrificial Daggera, tylko róbmy to mądrze, a nie wbiegając w najgorszym momencie właśnie na Larego. Mamy w ogóle taki damage, że też nie jest to konieczne, tak? Bo już możemy spokojnie, w miarę szybkim tempem zabić Larego, nie musząc się tak bardzo poświęcać. Call of the Void. Anthema. Anthem. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. Przedmiot, który uwielbiam. Ale lecimy na piętro kolejne. Zobaczymy, czy będzie ono nam tyle serduszek dawało, co ostatnim razem, gdy ten przedmiot mieliśmy. Synthoil jak najbardziej przedmiotem jest, który podniesiemy sobie. Dam mu życia może później, na razie sobie odpuszczę. Za to tutaj, na pewno chcę zajrzeć tu, a na pewno chcę kupić to i myślę, że chcę kupić również to. A na razie zajrzyjmy tutaj. Full health jest spoko, dobra. A na razie gramy agresywnie Sacrificial Daggerem.
Jeśli damy się trafić, to wykorzystujemy Call of the Void do robienia nam serduszek. Albo w takiej sytuacji jak ta, specjalnie wykorzystujemy Call of the Void do zabijania przeciwników. Niestety tym razem akurat nie udało nam się uzyskać żadnego serduszka. Niestety. Ale gdy jest dużo przeciwników, to myślę, że warto jest właśnie to wykorzystać. Na pewno nie gdy jest jeden przeciwnik na mapie, bo wtedy szansa na zdobycie życia jest mała i na pewno nie warta stracenia życia, tak? Okej. Postaram się po prostu poczekać na falę kolejną i wtedy użyć Call of the Void. Aha. Okej. Nie poszło to perfekcyjnie, chociaż poszło to całkiem spoko właściwie, jak teraz tak się zastanowić, ile dostaliśmy. No bo dostaliśmy dwa serduszka pełne. Pamiętajmy o jednej rzeczy. O, w ogóle pamiętajmy o tym, żeby... Serio? Nieźle. Zapomniałem o tym, żeby użyć D6 albo w sklepie, albo w item roomie. No niestety. Mój błąd. Postarajmy się już czaba w taki sposób wykończyć. Nawet jak nam nie da serduszka, to wciąż uważam, że jest to rzecz warta zrobienia. I... tutaj D6 używać na pewno nie chcemy. Chcemy za to na pewno zajrzeć do item roomu i the body mamy. No to tutaj tego sobie też nie przetestujemy. The body jest świetne z uwagi właśnie na tego żebraczka tutaj, czekającego, aż damy mu nasze życie. Coś wyrzucił. I jeszcze coś wyrzucił. Infested, fajna rzecz. Nie będę zostawiał tutaj bomby. Otworzę sobie to, bo aha, klucza nie mam. Otworzę sobie to, bo wydaje mi się, że jest to... Aha, to jest relax. Myślałem, że jest to full health, więc... nie było to super warte. Ale nie było to też nie warte, bo wyszliśmy na zero po prostu. Nie damy rady nazbierać na chaos. Trudno. Myślę, że i tak jesteśmy na spoko w spoko sytuacji obecnie. Obecnie. Dobra. Fistula. Okej. A właśnie dlatego uwielbiam ten przedmiot. Nawet teraz, grając bardzo agresywnie, sprawiłem, że jesteśmy na pełnym życiu. To mnie nie bawi. Anzus. No, wezmę tą Jerę na przyszłość, może kiedyś się przyda. Jak będziemy umierać, to się na pewno przyda, ale nie planuję umierać w tym podejściu. Okej, więc żegnamy to serducho. Ale jeszcze zanim będziemy lecieć na dół, okej, teraz mogę podnieść sobie to serducho. Zanim będziemy jeszcze spadać stąd, to z wielką chęcią odwiedzimy Secret Room. Był on warty odwiedzenia. Ale nie był on niesamowity. Okej. Wracamy do pełnego życia. Lecimy na piętro kolejne. Call of the Void jest tak dobre. Tak samo jak Maw of the Void. Tak są to świetne przedmioty. Okej. Deck of Cards. To bez wątpienia coś, co sobie przetasujemy. W Book of Revelations, które również sobie postaramy się przetasować. Na razie zajrzymy do Curse Roomu, więc jesteśmy ustawieni, jeśli chodzi o klucze. Bomba za dwie bomby i karty to, coś, nad czym nie powinienem w ogóle myśleć. Zostaniemy z Jerą. Nie wiem, gdzie mógłbym użyć Jerry, tak, ale myślę, że znajdzie się jakaś okazja w przyszłości. Na razie zobaczmy. Powinienem użyć dwóch żebraczków naraz, tak? O, jeszcze przemiana w narkomana. Genialne podejście, jak na razie. Nie chcę tego. Nie chcę nic z tych rzeczy. Przetasujmy to sobie bombą. Z tych rzeczy również nie chcę nic, ale już sobie to przetasujemy normalnie. Normalnie kostką, tak? Za jakiś czas. Chociaż kostką też tutaj mamy coś do przetasowania. Na razie sobie tego raz użyjmy. Użyjmy też kilka razy żebraczka. Może szybko się wypłaci, może nie. Puberty. No i lecimy na kolejną falę. O, to nie jest fala.
warta używania. No, Call of the Void, ale użyłem i się to dla nas bardzo opłaciło. Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której, no, mógłbym temu przedmiotowi powiedzieć nie w dealu z diabłem. Znaczy, robiąc mega szatana, ale to już jest inna zupełnie kwestia. Bo robiąc mega szatana, no to my deali z diabłem po prostu podnosić nie możemy. Okej, okay. Chciałem dać się trafić, ale jestem zbyt mocny. Okej. Okay. Tu bez wątpienia sobie coś takiego zrobię. No i cały czas jesteśmy na pełnym życiu, mimo że ja dałem się tu trafić 500 razy. A przetosować sobie chcemy na pewno Book of Revelations. Mom's Eye mnie nie interesuje. To mnie też nie interesuje, więc sobie przetasujmy to bombą. Row Lever jest ciekawe, ale kupię sobie to. Nie wiem, czy jest to rzecz, czy jest to pomysł najlepszy, ale nie jest chyba najgorszy. Okej. Okay. Lecimy na bossów. Jak najbardziej będę ich z nimi walczył w taki sposób, szczególnie z tobą. Jeszcze raz, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, ja teraz po prostu... Nie, teraz po prostu zawalczę z naszym... z naszą ostatnią falą. Ale te serduszka wymienię u żebraczka oczywiście. Oj, mogłem to zrobić wcześniej, bo tutaj wrócić niestety nie będę mógł. No, słaby deal z diabłem nam się niestety trafiają. Szkoda. Kolejna strzykawka. No szkoda, że nie mamy deal z diabłem, bo jak najbardziej chcemy je mieć. Mogę użyć tutaj bomby. Bateria by mnie bardzo cieszyła, jakby była do kupienia. Niestety, no takiej tu nie ma. A więc co? Lecimy na piętro kolejne. Naprawdę jesteśmy genialnie mocni teraz. A jedynym problemem może być walka z Ultra Gridem, tak? Bo dojście do niego trudne nie będzie. No fajna sprawa. Ale czy chcę? Czy chcę? Nie wiem, czy chcę. To też nie wiem, czy chcę. Tego nie chcę. I tego też nie chcę. Taka jest moja decyzja. Okej, okay. Na pewno chcę bombę. Żeby rozwalić sobie to. A ja latać nie mogę. Okej, okay. Zajrzymy też tutaj. No z tych przedmiotów mnie nic nie interesuje niestety. Więc... przetasujmy sobie wszystko, bo ja potrzebuję baterii. Nie ma baterii. A nie ma też dobrych przedmiotów, więc przetasujmy sobie to po raz kolejny. Mini Mushroom jest ciekawy, BFF jest ciekawe. Ale chyba nie chcę również nic z tego. Więc na razie po prostu lecimy na kolejną walkę. No a, znaczy, po prostu zaczniemy tą walkę i od razu stajemy na przycisk. O matko. Stajemy na przycisk, żeby móc teraz sobie coś przetasować. Bardziej z tych rzeczy chcę na pewno przetasować kluczyk na Magic Mushrooma. No nieźle. No nie stać nas oczywiście na nic teraz sobie. Oczywiście już więcej na przycisk stawać nie mam zamiaru. Mimo że prawie to niechcący zrobiłem. Chyba zabijmy ciebie. Wami już się zajmijmy w cywilizowany sposób, dobra. Duszki to zło. Jeszcze jeden tu gdzieś siedzi, oczywiście. Ale na szczęście problematyczne nie były. No ja mogę robić to cały czas. Mogę tutaj robić to bez przerwy. I nie będzie ze mną źle. A, już koniec. Nie zauważyłem sobie. Bateria nam nie wyrzuca serduszek, niestety, żadnych. A najpierw chcę... Nie chcę BFF, więc rzućmy kilka monet tutaj. Chcę Tirsapa dzięki temu. PJs daje nam chyba tylko serduszka, a to jest akurat w naszej sytuacji coś, czego nie chcemy. Więc teraz sobie to przetasujmy. Nie będzie mnie stać na Halo. Nie powinienem chyba smoczka podnosić. No ale Halo też najlepszym przedmiotem nie jest, więc to chyba tyle. Na tym piętrze co zrobimy i... No kurczę, Monstrous Long nie jest przedmiotem najlepszym.
Ale jest fajne. Jest po prostu fajne. Ciekawie te łzy lecą. Niestety nie widzimy ich naładowania żadnego. Dobra. A niestety, no, nie podświetla nam się nasza postać, gdy te łzy są naładowane, więc muszę grać totalnie na wyczucie. Co nie jest fajną rzeczą. Wow. Nasz damage jest niezły. Okej, tyle. A walczymy od razu o deala z diabłem i miejmy nadzieję, że w końcu dostaniemy tego deala z diabłem. No to jest perfekcyjny przeciwnik po prostu do robienia czegoś takiego. Ja nie muszę... Przez chwilę sterować nie mogłem. Coś dziwnego się tu stało. Może znowu bez deala z diabłem, naprawdę. To jest tak niefajne. Znaczy, nie powinniśmy mieć z niczym problemu. Grid będzie robił... Jak to się nazywa? No, rzucał klucze, tak? To wtedy będziemy mieć tyle życia, że naprawdę nic więcej potrzebować nie będziemy. Przynajmniej jeszcze tylko dwa piętra, no właśnie. Więc nie mamy zbyt wielkiej zbyt wielu szans na ulepszenie swojej sytuacji. Technology 5 jest fajną rzeczą. Obie te rzeczy są warte przetasowania. To bym rozwalił. To też bym rozwalił. Dużo rzeczy bym rozwalił. Chaos już mi... Już ciebie nie potrzebuję. Znaczy spoko Chaos, zawsze, ale nie. Przetasujmy sobie to. Cube of Meat, One Up. I to... Też nie są rzeczami, które chcę. Hive Mind, Blue Cup. To też nie są rzeczy, które chcę. Ja chcę bombę i baterię. Mam bombę i słabe przedmioty, więc... Zawalczymy sobie teraz dwie fale ogólnie. Daj się trafić. Aha. Czarne serduszko, no tak. Teraz sobie zatrzymamy przycisk, żeby coś tam przetasować. Żeby Crackjacka przetasować na The Screw, czyli genialne przetasowanie. Two of Spades sobie użyjemy od razu. On kluczy w tym podejściu już za bardzo potrzebowali nie będziemy. No i teraz bombą sobie wysadzimy to. Dostaniemy w zamian za to Small Rocka, czyli to, na co najbardziej liczyłem. Mógłbym jeszcze bombą to wysadzić. I to zrobię. Mamy zawsze małą, bo małą szansę, ale na dostanie 25 monet. Niestety nie dostaliśmy nic, ale myślę, że było warto spróbować. Z tych rzeczy mnie nie interesuje nic. Okej. Zabiorę Devila dalej, a Jerę postaram się użyć gdzieś zaraz. Dobra, dajmy się trafić. No halo, gdzie są moi przeciwnicy, którzy mi robią żyćka? Ej, ty mi zrobisz życie? Zrobisz mi życie, czy mi nie zrobisz? Nie zrobił mi życia. Co za typ. Okej, o życie się nie martwię. Mimo, że tutaj sporo rzeczy mnie trafia, to wciąż... nie dostałem teraz żyćka. Nie leci tego aż tak dużo jak wcześniej. Więc już was rozwalę normalnie. No i teraz sobie coś przetasujemy. Pytanie, co chcemy sobie przetasować? To czy to? Technology 5 jest fajne. Ale chyba go nie potrzebujemy. Za to Stigmata jest chyba fajniejszą rzeczą dla nas. Tak myślę. No i z tych rzeczy nie wiem, czy coś podniosę. Raczej nie. Nie chciałem. Ale jak już wrzuciłem jedno, to wrzućmy też więcej. Nic interesującego tu nie ma. Jedynie bateria. Ale tej również za bardzo nie chcę. Lecimy. No to jest perfekcyjny boss dla nas po prostu. Jeszcze nasz damage w ogóle, jeśli strzelimy, to nasze strzały same w sobie zabijają przeciwników bez zawahania żadnego. No właśnie. Dajcie mi w końcu deala z diabłem, błagam. Jednego. Ja nie proszę o wiele. Jeden deal z diabłem. Dziękuję, 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 dziękuję. Doceniam. Nie wiem, czy chcę grać na tobie. Myślę, że chcę. No jednak nie za bardzo bym chciał.
No nie wiem, czy jest sens gdziekolwiek tutaj Jerry używać. Zostanie przez nas niewykorzystana, przykro mi. A tutaj... A, nic mnie nie interesuje. Lecimy. A zbiorę jeszcze sobie serducho tutaj. Czemu nie? I lecimy na Super Grida. Fajne, krótkie, proste podejście. A to jeszcze jedno piętro, zapomniałem. Kurczę, byłem pewny, że już lecimy na Grida. Okej, to jednak nie takie małe, szybkie podejście. A nieco dłuższe, szybkie podejście. Monstrous Long działa śmiesznie z nożem. Bo wysyła po prostu kilka noży w losowe strony. Nie jest to najgenialniejszy przedmiot, ale nie jest to zły przedmiot. Dobra. A wracamy chyba do naszego stylu. Dać się trafić. Ale nie musimy w sumie. Nie chcę przetasowywać nic teraz. Okej. To jest moment, w którym właśnie coś takiego robimy. Bo kończy się to tym, że wylatuje nam, no właśnie widzicie sami, ile serduszek. Chyba jeden został. O, nie chciałem tego robić. No, nareszcie pierwsza bateria nam chyba wyleciała z tego przedmiotu. Okej. No, to jest coś pięknego. To też jest coś pięknego. No właśnie. Mom's Knife jest fajny, ale nie jest jakiś niesamowity. Przetasujmy sobie to. Lamp of Coal, Mom's Knife nie jest rzeczą niesamowitą. Przetasujmy sobie to po raz kolejny. Chcemy jak najwięcej w tym momencie monet po prostu zachować. A z tych rzeczy też nas nic nie interesuje, więc lecimy na walkę z naszymi bossami. Mamy 3 serduszka w zapasie, jakbyśmy ich akurat potrzebowali kiedyś. Kto tu żyje niby? Okej. A kto jest naszym... O, wy! Okej. No, szczególnie, że my tracimy pół serduszka tylko, gdy coś nas trafi, więc... Możemy sobie spokojnie tak dużo farmić tych serduszek, że... No to jest niesamowite. Okej. Wszystko chyba gotowe. No cały czas jesteśmy na maksymalnym zdrowiu, ale Call of the Void to jest tak OP przedmiot. Nie tylko chyba na Grid Mode'a, ale na Grid Mode'a szczególnie. Lecimy. Lecimy dalej. Walka z Ultra Gridem nie powinna być trudna. Nasz damage nie jest najbardziej niesamowity na świecie. Ale jest spory. Turu, 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 tu. No skoro musicie. O. 50 monet. Bez wątpienia dużo. Jakby się udało tyle zachować. Znaczy, nie uda się tylu zachować na pewno, bo ja będę na pewno niemało tego życia tracić. Znaczy, niemało tych monet tracił na walce samej. Klucze. No. Nie chcę ich rozwalać przypadkiem. Dobra, zbierzcie się do mnie. Ja stoję przy gridzie, a wy mi farmicie życie, co? A, nie nafarmili mi życia. A nasze czarne serduszko tak naprawdę zabrało... zabiło prawie wszystkich. Więc nie zadziałało to totalnie zgodnie z planem. Za dużo ci monet daje, gridzie. Nie wiem, że ci się to podoba, ale... Mi się to nie do końca podoba. Okej, coś? Nic? Okej. No cały czas daje się trafić w kółko. A sami widzicie, ile ja tego życia mam. Schowajmy się w rogu. Turu, turu, turururu. Okej, jeszcze raz. No niestety, no, nie lecą nam te serduszka przez to, że my tracimy czarne serduszka, tak? Ale to już się niedługo zmieni. Postarajmy się po prostu nie podnosić tych czarnych serduszek. Żeby on, jak zrobi klucze, pozwolił nam na zrobienie sobie ogromnej, ogromnej ilości tych czarnych serduszek. Po co? Nie mam pojęcia, ale czemu nie? Dobra, to możemy akurat rozwalić. Serduszka, którego leczą, fajną rzeczą nie są. No nie chcę tych serduszek, gościu. O, bateria. Nie wiem, po co mi ta bateria? Ale o, bateria. Okej, moneta. Każda moneta warta. Mamy ich więcej, niż bym się spodziewał. Okej. Chcę się zabawić z twoimi pomocnikami. Trafcie mnie jeszcze raz. Jeszcze raz?
No po prostu wchodzą mi pod Sacrificial Daggera i ja nawet nie mam co robić tu. Tyle. A zbierzmy sobie jakieś te monety pozostałe. O, fajnie by było wszystko wpłacić. Mamy cały czas 0% więc powinno się spokojnie udać. Mogłem nie podnosić kilku tam przedmiotów, żeby wpłacić więcej. Ale patrząc na to, że jeszcze jest 1%, to myślę, że może nawet nam się nie uda dobić do właśnie wpłacenia wszystkich monet. No zależy to totalnie od naszego szczęścia. 4, 3, 2, 1, 0. Okej, wpłaciliśmy wszystko. A fajne podejście. Proste, fajne, typowe, grid mode'owe podejście. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w odcinku kolejnym, gdzie znów wracamy do Blue Baby Lazarusa. I cześć!